Natyska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodego mężczyzny na tyskich Paprocanach. Wczoraj w drewnianej altanie przy ścieżce wokół jeziora znaleziono zwłoki mężczyzny z raną postrzałową głowy. Przy zwłokach znaleziono rewolwer. Nie udało się ustalić tożsamości denata. Fatima Orlińska. Na zwłoki młodego mężczyzny z raną postrzałową głowy natrafił przypadkowy przechodzień. Nie znaleziono przy nim dokumentów, jednak zabezpieczono dowody w postaci rzeczy osobistych. Policja na zlecenie prokuratury zabezpieczyła również pobliski monitoring. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol policji, który potwierdził to zgłoszenie. O zdarzeniu został poinformowany również prokurator, który także przybył na miejsce i prowadził nadzór nad prowadzonymi tam czynnościami. Przy ciele mężczyzny o nieustalonej dotąd tożsamości odnaleziono broń przypominającą broń czarnoprochową. Dlatego na miejscu pojawił się również biegły z zakresu balistyki, a prokuratura będzie weryfikowała pochodzenie znalezionej broni. Przyczynę śmierci natomiast, ale i ewentualny udział osób trzecich wykaże zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok mężczyzny. Przeprowadzone zostaną też badania toksykologiczne. Aktualnie prokuratura rejonowa w Tychy prowadzi postępowanie w sprawie czynu artykułu 151 kodeksu karnego. To jest sprawę podżegania do popełnienia samobójstwa. Na chwilę obecną czynności nie pozwoliły jeszcze ustalić jednoznacznie tożsamości osoby, która ciało zostało znalezione w dniu wczorajszym w pobliżu zameczku w Prawnicach. Chwilowo czynności dalej w tym zakresie są prowadzone. Aktualnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, najprawdopodobniej mamy do czynienia z samobójstwem. Oczywiście wszelkie możliwe wersje zdarzenia są brane pod uwagę. Jak wynika z artykułu 151 kodeksu karnego, kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wiek mężczyzny szacuje się pomiędzy 25 a 30 rokiem życia.